Dzień dobry. Dziś w menu Dorotki przepis na pastę. Pasta taka może zastępować Wam masło przy kanapkach. Może być też świetnym dodatkiem do wszelakich wędlin, do warzyw, czy pieczonych, czy surowych. Jest również bazą do wielu sałatek. Pasta jajeczna. Dzisiaj będzie wersja podstawowa, ale za to w dwóch wariantach. Zapraszam. Podstawą przygotowania takiej pasty są oczywiście jajka. Do 6 jajek potrzebne będą w sumie 2 łyżki albo majonezu, albo śmietany, albo jogurtu. Oczywiście, jeżeli użyjecie jogurtu, będzie to taka wersja bardziej dietetyczna. Jeżeli użyjecie majonezu, wersja będzie mniej dietetyczna, bardziej kaloryczna. Ale pamiętajcie, że ten majonez oprócz kalorii jest również nośnikiem smaku, bo to tłuszcz. I w ten sposób bardziej podkreślicie i wydobędziecie smak z jajek. Ja dzisiaj mam mieszankę i jest to 1 łyżka majonezu i 1 łyżka śmietany. Do tego oczywiście szczypiorek, pół pęczka w zupełności wystarczy i sól. A co się jeszcze przyda? Garnek, bo jajka trzeba będzie ugotować na twardo. Nóż, deska do krojenia, bo to do szczypiorku. No i teraz zobaczcie, tu mam widelec, to będzie ten wariant, gdzie te jajka będą grubo rozdrobnione, albo jeżeli wolicie taką gładką masę, polecam blender. Zaczynam od ugotowania jajek na twardo. Jak gotować jajka, żeby były idealnie twarde? Po pierwsze, jajka przełóżcie do zimnej wody. Dobrze by było też, żeby jajka nie były dużo zimniejsze niż woda, do której je przekładacie. Dzięki temu jajka z dużym prawdopodobieństwem właśnie nie popękają w czasie gotowania. No dobrze, a jak długo gotować jajka, żeby były idealnie twarde? I co to znaczy idealnie twarde? No to są takie jajka, których żółtko jest już takie kruche, a jeszcze nie ma tej zielonej otoczki. To jest bardzo proste. Wystarczy od momentu zagotowania się wody 8 minut, dokładnie, nie mniej, nie więcej. Garnek oczywiście przykrywam, co bardzo przyspieszy gotowanie i włączam kuchenkę, a w międzyczasie przygotuję szczypiorek. Kiedy jajka zaczynają się gotować, zdejmuję pokrywkę i nastawiam czas na 8 minut. Po 8 minutach jajka przekładam do lodowatej wody i bardzo Wam polecam również tak zrobić z trzech powodów. Po pierwsze, zatrzymujemy już proces gotowania. Po drugie, jajka będą już zimne, a do pasty powinny być właśnie zimne. No i po trzecie, ja myślę, że dla wielu najważniejsze, takie jajka o wiele łatwiej jest potem obierać, a dla niektórych to jest koszmar, dla mnie też. A miska, w której chłodzę jajka, nie przez przypadek jest taka duża. Jajka są gorące i gdyby była mniejsza, natychmiast ta woda zrobiłaby się gorąca i nie byłoby to dobre i szybkie chłodzenie. Jajka już wystygły, to teraz mogę je szybko obrać. Jeżeli potłuczecie bardzo dokładnie skorupkę na jajkach, obieranie będzie bardzo szybkie i proste. Szybko poszło, jak widzieliście, i takie obieranie jajek bardzo lubię. A teraz po prostu jajka rozgniatam widelcem. Jak drobno, tak jak lubicie. Dodaję teraz do jajek majonez i śmietanę. Wszystko razem mieszam. Obiecałam Wam dzisiaj wersję podstawową w dwóch wariantach. Ten pierwszy wariant, taki grubo rozdrobniony, już jest. A teraz przełożę do miseczki połowę i rozdrobnię na gładką masę właśnie blenderem. Teraz do obu wariantów dosypuję szczypiorek. I teraz jest dobry moment, żeby ewentualnie doprawić solą, jeżeli potrzebujecie. Jedna pasta, dwa warianty. Ten bardzo gładki jest idealny zamiast masła, na przykład do kanapek. A ten drugi może stanowić piękną ozdobę kanapki, no i również dodatek. Który wariant wywolicie? Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.
Jeżeli potłuczecie bardzo dokładnie skorupkę na jajkach, obieranie będzie bardzo szybkie i proste.